Dzień dobry Państwu. W cyklu Dokąd zmierza współczesny świat zaprosiłem dzisiaj do studia pana doktora Jarosława Klebaniuka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponieważ znamy się wiele lat, będziemy mówić sobie Jarku na ty. Jarku, chciałbym Ci zadać podstawowe pytanie. Wszyscy krytykują powszechnie znane pojęcie neoliberalizm. Ale chciałbym Cię zapytać, jako psychologa, jak to pojęcie wpływa na wizję człowieka? Neoliberalizm preferuje człowieka konkurencyjnego, ofensywnego, człowieka rynkowego, żebym tak się wyraził. Czy to zmienia w jakiś sposób naszą osobowość? No z tym wpływem systemu to jest tak, że sytuacja wymusza wiele naszych zachowań, sprawia, że musimy się dostosować czasami po prostu po to, żeby przetrwać, żeby przeżyć, a współczesny system społeczno-ekonomiczny jest tego rodzaju, że promuje rywalizację. Rywalizacja, jak pokazały badania psychologiczne, jest czymś, co negatywnie wpływa i na racjonalność, i na efektywność. Wbrew temu, co się dosyć powszechnie sądzi, to jeśli myślimy o tym, że musimy być lepsi od kogoś, że musimy w wyścigu po jakieś ograniczone dobra być pierwsi, albo po prostu chcemy być lepsi, bo tego wymaga nasz pracodawca, tego wymaga rynek, no to część naszych zasobów poznawczych, część naszych myśli poświęcamy właśnie temu, a nie temu, co mamy robić, czyli stajemy się mniej efektywni. To jest jakby podstawowy i taki często pomijany efekt rywalizacji. Drugim, bardzo negatywnym jest to, że w rywalizacji, zwłaszcza takiej, gdzie wygrany jest jeden czy jakaś nieliczna grupa, większość ludzi przegrywa, większość ludzi, którzy się angażują w rywalizację, przegrywa z wszystkimi tego konsekwencjami. To nie są tylko konsekwencje materialne, ale emocjonalne. Czyli tacy ludzie czują się gorsi, mogą doświadczać zawiści wobec tych, którzy wygrali. Mogą wpaść nawet w depresję. No to jest coś także bardzo negatywnego. No i wreszcie rywalizacja też odbiera czasami racjonalność myślenia. Takim typowym przykładem eksperymentalnej weryfikacji tej tezy jest to, że tak zwanej licytacji $1 stawki, do których ludzie dochodzą, sięgają $6. Czyli ludzie płacą za $1 6 tylko po to, żeby być lepsi od innych, żeby wygrać. No, to jest taki komentarz odnośnie samej rywalizacji. A jeszcze jeśli pozwolisz, to miałbym komentarz odnośnie tego, jak ustawione są wartości i cele życiowe w neoliberalizmie. Bo ja mam takie przekonanie, to chyba nie jest tak zupełnie fantazja, że celem polityki, celem tego, jak ustawione jest też życie publiczne, jest to, żeby ludzie byli szczęśliwi po prostu, żeby byli zadowoleni, żeby doświadczali poczucia szczęścia, poczucia spełnienia. Takie bardzo duże badania na 60, w sumie tysiącach ludzi, w oparciu o wywiady na przestrzeni 20 kilku lat, od lat 80. jeszcze do późnych lat pierwszych XXI wieku, przeprowadzone w Niemczech, pozwoliły ustalić, jakie są wyznaczniki szczęścia. No i co się okazuje? Najważniejszym wyznacznikiem szczęścia jest to, że podstawowym celem życiowym jest robienie czegoś dla innych, pomaganie innym. Za tym idzie stawianie jako celu życiowego rodzinę, no i za tym zaangażowanie w życie społeczne. To są trzy takie wyznaczniki bycia szczęśliwym. Przy czym najważniejsze jest to pomaganie innym. No i teraz co przyczynia się do tego, że ludzie nie są szczęśliwi? Pierwszy, to jakby bije wszystkie inne badane w tych badaniach, to jest bezrobocie. Tak? Ludzie czują się nieszczęśliwi, jeśli pozostają bezrobotni. Ale zaraz za tym idą ex aequo dwa zjawiska. Pierwsze to jest takie bardzo psychologiczne, bardzo indywidualne, właściwie pozasystemowe, to jest niestabilność emocjonalna, czyli jeśli ktoś jest neurotyczny, jeśli ktoś, a to jest w dużej mierze
genetycznie uwarunkowane. Jeśli ktoś często doświadcza negatywnych emocji, to, no to nie jest szczęśliwy, ale równocześnie z tym tak samo silnym wyznacznikiem jest coś, co jest kompletnie w poprzek tego systemu, czy właśnie zgodne z tym systemem, ale przypominam, mówimy o tym, co jest, co przyczynia się do tego, że ludzie nie są szczęśliwi, to jest stawianie sobie za podstawowy cel życiowy bogactwa materialnego, czyli branie udziału w wyścigu szczurów. No to jest coś, co dla mnie jest empirycznym argumentem za tym, że no nie pieniądze, pieniądze się przydają, ale takie ustawianie priorytetów życiowych, że zabieganie o pieniądze jest najważniejsze, nie czyni ludzi szczęśliwymi. Czyli paradoksalnie nawet ci, którzy odnoszą sukcesy, nawet biznesmeni, nawet ludzie, którzy sobie z tym dobrze radzą, wcale niekoniecznie muszą być szczęśliwi. Są zresztą inne badania, które to potwierdzają. Czyli system nie przynosi szczęścia, mówiąc najogólniej. Jarku, czyli możemy wnioskować tak, że neoliberalizm z jednej strony, czy ten, znaczy to jest pewna kalka, powoduje, że pracujemy więcej, osiągamy materialnie więcej, ale jesteśmy mniej empatyczni, mniej solidarni, mniej, można powiedzieć, ludzcy, humanistyczni. Stajemy się, znaczy to jest może moja taka teza, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, stajemy się bardziej cyborgami niż ludźmi. No, w tej tezie jest o tyle trochę racji, że jeżeli traktujemy kogoś jako rywala, a nie jako kogoś, kto jest po prostu człowiekiem takim jak my, ma swoje potrzeby, swoje cele, jest jakoś tam podobny do nas, często tych podobieństw jest więcej niż różnic. Jeśli traktujemy kogoś jako rywala, czy to na rynku pracy, czy w biznesie, no to rzeczywiście te emocje są inne. To nie jest współczucie, tylko to jest no właśnie złość, jeśli coś się nie uda, to jest zawiść, jeśli komuś się powiedzie, to jest przygnębienie, smutek czy poczucie bycia gorszym, jeśli ktoś wygra rywalizację. Oczywiście tak jest. Czymś, co jest takim szerszym systemowym zjawiskiem, które jakoś może wyjaśniać to obniżenie jakości życia, są nierówności społeczne. To jest taki temat, który na szczęście ostatnio doczekał się już rozpoznania, no, w głównym nurcie, można powiedzieć, dyskusji publicznej, nawet w polskiej polityce o dziwo ten temat jakoś się pojawia, ale też są naukowe opracowania, które pokazują, że w krajach, w których nierówności społeczne, rozumiane zarówno dochodowo, jak i majątkowo, jak i mamy tych nierówności kilka rodzajów, takich podział, który można przedstawić, obejmuje też nierówności w zakresie długości życia, czy też na przykład dostępu do tak zwane nierówności egzystencjalne, czyli takie, które dotyczą no, generalnie swobód, tak, swobody wyborów, stylu życia i tak dalej. To, co jest związane z nierównością płci na przykład, czy z nierównością religijną, czy jeszcze jakąś. Ale jeśli nawet skupimy się tylko na tych nierównościach dochodowych, no, to okazuje się, że w krajach, w których one są większe, istnieje więcej zjawisk patologicznych, stan zdrowia jest gorszy, nastolatki częściej zachodzą w ciąże, jest krótsza długość życia i też krótsza przewidywana długość życia w zdrowiu. Także jest cały szereg takich wskaźników, które pokazują, że neoliberalizm tam, gdzie mu się pozwoli rozwinąć bez ingerencji państwa, nawet w krajach bogatych, jak Stany Zjednoczone, prowadzi do obniżenia jakości życia, do patologii, do mniejszej szczęśliwości. Ludzie w Stanach są mniej szczęśliwi, niż wynikałoby to z bogactwa, którym dysponuje ten kraj. No i tutaj pojawia się no, jakby prosty wniosek. Warto przyglądać się tym krajom, gdzie nierówności są mniejsze dzięki odpowiedniej polityce państwa. Ludzie najszczęśliwsi są w krajach skandynawskich. Tak? To jest dowód też na to, że
polityka społeczna i ograniczanie tej drapieżności neoliberalizmu przyczynia się do wyższej jakości życia. Dobrze, to są badania empiryczne. Mówisz z punktu widzenia jako psycholog. I to są dość ewidentne dowody. Ja bym może ze swojej strony bym dodał taką sytuację, że trzeba zachować pewien balans między jednostką a wspólnotą. Liberalizm, czy neoliberalizm bardziej, trzeba tak powiedzieć, idąc torem myślenia na przykład tego słynnego powiedzenia Margaret Thatcher, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, są tylko wolne jednostki, właśnie powoduje zejście na takie mielizny życia, że są egoiści, egotycy, którzy patrzą tylko na swój własny, prywatny ogródek. Taką rzecz bym się przy okazji ciebie spytał, Jarku. Czy rosnące wkoło nas, u nas w Polsce, zamknięte osiedla, gdzie zamyka się przestrzeń publiczną, tą naszą wspólną, kwestie własności jakiejś grupowej nie są przykładem właśnie na tego typu myślenie. Ograniczenie wspólnoty, najszerzej pojęte. No tak, to jest taki problem, który jest podejmowany zresztą przez aktywistów miejskich, że ogranicza się tę przestrzeń publiczną, że są grupy ludzi, którzy uważają, że w ten sposób odgrodzą się od patologii, będą mieli lepsze środowisko, będzie im lepiej w tych zamkniętych osiedlach. No jest to takie trochę też snobizowanie się na kogoś lepszego, a jest to też taki efekt tego, że ludzie czują się, no słusznie lub nie, bardzo często niesłusznie zagrożeni. Z tym zagrożeniem zresztą wiąże się też szersze zjawisko, takie kwestii poglądów, kwestii ideologii, kwestii najogólniej mówiąc legitymizacji władzy. Okazuje się, że tam, gdzie mamy do czynienia z poczuciem zagrożenia, władza zyskuje większe poparcie. To jest coś, co realizuje się w różny sposób, bardzo często w taki, że rządy, które są generalnie mało egalitarne, mało przychylne ludziom, zyskują poparcie ludzi w czasach, kiedy zostało prawdziwe lub nie, bardzo często to jest jakieś wydumane, medialnie stworzone zagrożenie, wykreowane. Tak? Ostatnio mamy modny temat terroryzmu, ale mamy też coś, co jest w telewizji bardzo mocno obecne, bardzo silne eksponowanie przestępczości, różnego rodzaju zagrożeń z tym związanych. Coś, co jest kompletnie oderwane od danych statystycznych, kompletnie oderwane od tego, co stanowi prawdziwe zagrożenia, czy te większe zagrożenia. No, znacznie więcej osób umiera z powodu niedofinansowania służby zdrowia na przykład, czy z powodu reklamowania niezdrowej żywności w telewizji, niż z powodu pospolitej przestępczości na przykład, jak to się w telewizji głosi. No, a przecież wiemy, że w telewizji trudniej byłoby z powodów komercyjnych walczyć, nie tej telewizji, tak? Mówimy o telewizjach komercyjnych, walczyć z niezdrową żywnością na przykład. Poruszyłeś w tej właśnie swojej wypowiedzi bardzo istotną rzecz. Bo z tego można wywnioskować, że ten trend może sprzyjać, ten cały trend może sprzyjać autorytaryzmowi władzy. Bo jeżeli społeczeństwo będzie udzielać coraz większego poparcia i nie kontrolować tej władzy, ja mówię szeroko, czyli nie tylko władzy tej centralnej, ale również władzy medialnej, nie będzie społecznej kontroli władzy. Pod tym rozumiem wiele rzeczy, między innymi nieuczestnictwo w wyborach. W Polsce na przykład mamy taką
sytuację, że bardzo mało ludzi uczestniczy w jakichś pozarządowych organizacjach. To jest niecałe 10% tylko. I czy właśnie na tle ostatnich wydarzeń, to ja mówię ostatnie wybory, czy uczestnictwo nawet w wyborach, nie mamy pewnego trendu, który może sprzyjać ześlizgiwaniu się demokracji, ja mówię ogólnie, ku autorytaryzmowi. No, to jest taki trend, który w czasach, które są uznawane za ciężkie, gdzie jest takie poczucie niepewności też co do możliwości zaspokojenia swoich własnych życiowych, podstawowych potrzeb. No, zawsze to sięganie po silniejszą władzę jest czymś obecnym. W Polsce mamy jeszcze takie bardzo niebezpieczne zjawisko związane z buntem przeciwko systemowi, ale takim buntem, za którym nie stoi właściwie rozpoznanie jakichkolwiek własnych potrzeb, jakichś treści politycznych. No ten wynik wyborów prezydenckich pokazał, że kandydat, który nie ma programu, który wręcz jawnie przyznaje, że nie ma programu, nie będzie miał programu. Jedynym jego takim atrakcyjnym dla wyborców, wypadało powiedzieć, atutem było to, że był antysystemowy. Tak? I tutaj praktycznie każdy, kto używając takich bardzo powierzchownych haseł walki z systemem, dojdzie do władzy i następnie będzie mógł zrealizować jakiś własny program, no, może być potencjalnie niebezpieczny. Wiemy, że kandydat, o którym mówimy, głosi hasło jednomandatowych okręgów wyborczych, które tak naprawdę umacniają system. Tak? To jest coś, co bardzo łatwo wykazać, sprawdzić w różnych kontekstach politycznych, także w polskim. No to jest związane z taką dużą powierzchownością przekazu i z tego, że ludzie tak naprawdę nie interesują się polityką na tyle, żeby od czasu do czasu powiedzieć sprawdzam. I to dotyczy nie tylko UKIS-a, ale też tych głównych partii politycznych, co one obiecywały, co zrealizowały, gdzie hasła wyborcze kompletnie się nie tylko rozmijały, ale były wręcz przeciwne do tego, co potem było realizowane. To przy odrobinie wysiłku, staranności, wyjścia poza ten taki dyskurs głównomedialny, no można by zrobić, ale ludzie tego nie robią po prostu. To jest coś, co sprawia, że demokracja jest bardzo kulawa, jest oparta właśnie na takim telewizyjnym, bardzo powierzchownym, często przekłamanym dyskursie. Poruszyłeś, Jarku, niesłychanie istotne rzeczy w tym naszym cyklu. I uważam, że, proszę Państwa, warto nad tym wszystkim się zastanowić. Nie będziemy dawać recept, tylko jako racjonaliści stawiamy pytanie, dlaczego. Chciałbym podziękować panu doktorowi Jarosławowi Klebonikowi za ten wywiad. Niesłychanie ciekawy i niesłychanie istotny. Mam nadzieję, że ten wywiad w tej naszej serii rzuci nowe światło, dokąd zmierza świat. Dziękuję. Dziękuję Ci, Jarek. Dzięki.